Przejmująca dusza. Jej głos jest tutaj. Jest wściekła, taka wściekła. Mamo! Przepraszam! 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 Kaitaro! Nie łapię, ale... Chodźmy za tym duszkiem. Tam jest jaskinia. I możemy w ten sposób wydostać się z lasu. Widzisz? O nie, blask kamienia zaczyna niknąć. Spadamy stąd. Chodź, chodź, chodź do mnie. Wracaj, tam gdzie będzie ciepło i bezpiecznie. Wróć do mojego łona. Będzie w porządku, trzymaj się. Tej, bohater. Nie możesz się przede mną ukryć. Wyjdź. Kocham cię, kocham. A ty będziesz kochać mnie. Kochaj mnie. Kochaj. Ha? Nie mogę. Już go nie słyszę. Kaitaro! Co? Co się stało? Odpędziłem ją na jakiś czas. Dobrze. Dlatego głos zniknął. Kaitaro! Jesteś ranny. Krwawisz. Czy przejmująca dusza to zrobiła? Upadłem na plecy. Co? Ale ta rana nie wygląda jak coś od upadania. Och, ty naprawdę upadłeś. Przepraszam, zrobiłeś to dla mnie. Kaitaro, chodź. To nie za dużo, ale zatrzyma krwawienie. Okej, oni mnie rozbrajają. Mój miecz więcej nie działa. Musimy się pospieszyć. Albo po ciebie przyjdzie. Jej głos był taki kuszący, że prawie uwierzyłam, że dzieci, które z nią poszły, są szczęśliwe. Boję się, że znowu go usłyszę. A? Kaitaro! Mogę chodzić! Nie kłóć się z nim. Możesz mnie odstawić. Nie. Nie ma opcji. Jest tutaj więcej wody niż wcześniej. Zastanawiam się, w jakim stanie jest studnia. Jak znam życie, jest zalana. Nie mów, że... Jest zalana! Well... Poziom wody jest za wysoki! Nie wyjdziemy tędy! Kaitaro, tutaj jest zbyt ciemno i niebezpiecznie, żeby płynąć. Poszukajmy innej drogi. Wiedziałem! Zabiłeś węża. A teraz mnie widzisz. To nie jest ważne. Ja... Chcę ocalić mamę. Więc proszę... Przyprowadź ją. Jestem pewien, że wasza dwójka może to zrobić. Kaitaro, to dziecko z wcześniej, prawda? To dziecko różni się od innych dusz. Sprawdźmy, co jest na drugiej stronie. I tak nie mamy nic innego do roboty. Dobra, ale jak? Bierzemy drabinę? Ale ta drabina jest złączona liną. Czy możesz ją rozciąć z pomocą miecza? Okej, zejdę.
Dobrze. Otrzymano drabinę, w cudzysłowie. Dobra. O, możemy tutaj zostawić drabinę. I wtedy przejdziemy na drugą stronę. To ryzykowne. Przejście wygląda strasznie. Chcesz, żebym poszła pierwsza? Okej, okay, będę ostrożna. Czy bądź ostrożny. Dobra, ja zapiszę. Może tutaj. O, ona strasznie się kiwa. Ach, Keitaro, ty też się boisz. Dobra. Co my tu mamy? Teraz, co ja w ogóle mam? A, ten kawałek papieru. Dobrze, poszukajmy na dole. Czy to są lśniące kamienie? Może tutaj będziemy bezpieczni? Masz rację, nie jesteśmy bezpieczni. Ale możemy je zabrać. Dlaczego jest tutaj tyle drzwi? Jesteśmy pod ziemią. Ha? Ten pokój pachnie jak... stary zegar moich rodziców i archiwum. Ach, studnia prowadziła z powrotem do archiwum, więc może... teraz się dowiemy. Tutaj jest stary pamiętnik. 11 nie wiadomo kiedy. To jest pokój dziadka. Moja wnuczka zawarła obietnicę z duszą. Powinienem być bardziej surowy, ale teraz już jest za późno. Czy ona naprawdę nigdy nie brała tych modlitw na poważnie? Ale ten młody chłopiec również przysięgał przed duszą. Nikt o tym nie wie, ale chłopiec pochodzi z linii osób, które odpowiadają za kamienie. A to oznacza... ach, dlaczego to się stało? 12. Usunąłem wspomnienia Shiori. Być może to efekt uboczny tej procedury, ale teraz jest mniej żywym dzieckiem i zrobiła się kompletnie cicha. Shiori najpewniej zapomniała o notatce, którą ten chłopiec jej dał. Po spotkaniu z moim starym przyjacielem lekarzem powiedziałem Kenjiemu i Midori o przyszłości. Po naszej rozmowie zdecydowaliśmy się, że trzeba opuścić wioskę, a w tym czasie ja wrócę do bycia strażnikiem. A jeżeli chodzi o tego chłopca, Keitaro Suga, zaopiekuję się nim. Chciałbym go nienawidzić, ale jest tak miły, że źle czuję się z jego powodu. Jak na dziecko, które zwykle płacze, nie zapłakał ani razu od tamtego dnia. Jednakże jego zapłata z pewnością przyniesie mu wiele bólu w przyszłości. Ale ja się starzeję. Muszę zacząć myśleć o tym, co się będzie działo po mojej śmierci. Więc dlatego go wychował. To pamiętnik mojego dziadka. Co on tutaj robi? Co się stało, Keitaro? Nie wiem, czy ja powinienem czytać. Oczywiście, że to w porządku. Wychował cię. Okej, okay, kolejna strona. Keitaro powiedział, że nie wybiera się do szkoły średniej, więc na niego nakrzyczałem. Jak długo jeszcze zamierza się poświęcać? Może to przez to, że źle się czuję, ale nie mogę przestać się martwić. Sądzę, że tradycja strażnika wioski skończy się na mojej generacji. Zaczynam się nawet zastanawiać, że może to nie będzie złe, by pozwolić, żeby archiwum wpadło w ręce zarządu i żeby przerobili je na kurort. Moje życie było pełne poświęceń i teraz nie jestem w stanie ocalić żadnej rzeczy. Ale jak długo Shiori jest bezpieczna i jak długo Keitaro podąża własną ścieżką? Wszystko, czego pragnę, to szczęście dla mojej wnuczki i dla mojego przybranego wnuka. O, hej, Keitaro. Jeżeli stąd wyjdziemy, opowiesz mi o moim dziadku? Tutaj coś jeszcze jest? Nie.
Dobra. A to? Tutaj jest ciężka książka. Strony są sklejone ze sobą i nie można jej otworzyć. Dlaczego między stronami jest klej? Teraz coś wymyślimy. Najpierw przeszukam resztę. Dobra. Przejrzałem ciemność, tam nic nie jest skażone, ale ta świadomość i bierność sprawia, że wszystko staje się jeszcze bardziej skażone. To niepokojące, to wszystko. To pismo taty. W archiwum czytałam coś napisanego drżącym pismem taty. Zwykle był taki radosny. Co sprawiło, że pisał takie rzeczy? Jestem pewna, że tata znał prawdę o przejmującej duszy. Dobra, dokumenty sprzed lat. Okej, gdzieś w tych tunelach jest sekretna broń, która może łatwo zakończyć horror rozgrywający się w tym lesie. Kanzaki nie posiadają żadnych specjalnych mocy. Po prostu korzystają z mocy kamieni. Ale jesteśmy jedynymi, którzy odkryli prawdziwą stronę rytuału ocalenia. Jednakże, czy nadejdzie dzień, w którym będziemy gotowi, by to się wydarzyło? Czegoś brakuje, czegoś ważnego. Jeżeli źle go odprawimy, wszystko się pogorszy. To akurat poprawiło mi nastrój. Wiedziałam, że moja rodzina nie ma nadnaturalnych mocy. Ale co to za sekretna broń, która może wymazać całe nieszczęście z tego lasu? Ty wiesz. Czy to ma jakiś związek z przyjmującą duszą? Może i dzieciak. Tutaj jest światło z góry. Może być powiązane z archiwum. Ta studnia podziemna. Ta, która... Okej. Studnia jest połączona, więc to miejsce musi być gdzieś niedaleko. Ale jest wysoko. Zbyt wysoko, by dostać się tam drabiną. I to miejsce sprawia, że czuję się dziwnie. Chciałabym się rozejrzeć. Kaitaro, to miejsce jest naprawdę... Tak, wierzę, że myślimy o tym samym. To dziecko z lasu. Myślę, że to jest miejsce, o którym wspominało. Ale nie sądzę, byśmy znaleźli tutaj coś jeszcze. Co robimy? Wołaj o pomoc. Oficer Mochizuki może tam być. Halo? Czy ktoś tam jest? Jeżeli ktoś tam jest, proszę odpowiedzieć. Halo? Ktokolwiek? Halo? Jestem pewna, że będzie w porządku. Kaitaro, nie musisz się martwić. Kaitaro, ty... Zawsze mnie chroniłeś, prawda? Więc nie martw się. Zrobię wszystko, byśmy wrócili do domu. W porządku. Możesz płakać, jeżeli się boisz. Ja obiecuję, że też cię będę chronić. Cóż, więc zadecydowane. Czas, by krzyczeć głośniej. Próbujesz uciec? Nie pozwolę ci, nie pozwolę. Łamałaś swoją obietnicę po raz drugi. Moja głowa zaraz pęknie. Przejmująca dusza, jej głos jest tutaj. Jest wściekła, taka wściekła. Mamo, przepraszam. Przepraszam, przepraszam.
To się nie może dziać. Ona nadchodzi. Kaitaro? Nie, nie możesz tam iść. Nie, nie możesz. Czemu? Kaitaro? Czekaj! Nie, nie możesz! Proszę, Kaitaro! Ty ją tu... Przestań ją zamykać w losowych miejscach! Nie, to się nie dzieje! Nie, Kaitaro, nie rób mi tego! Muszę zawołać o pomoc! Muszę, szybko! Ty lepiej poszukaj czegoś przydatnego. Coś się zmieniło. Ja to zwalę. Ja to tak zwalę. Weź jakiegoś... To się musi dać jakoś tworzyć. Naprawdę? Halo? Czy ktoś tam jest? Jeżeli ktoś tam jest, proszę o odpowiedź. Halo, ktokolwiek. Halo. Proszę. Proszę, ktokolwiek. Halo? Czy ktoś tam jest? Jesteśmy na dole. Nie możemy wyjść. Ktokolwiek. Halo? Proszę, ktokolwiek, jesteśmy tutaj. Ktokolwiek, halo? Halo! Och nie. Znalazłam cię. Shiori! Shiori, tu jesteś. Trzymaj się. Zabierzemy cię stamtąd. Hm? Gdzie jest Kaitaro? O nie. Shiori? Hej, nic ci nie jest? Po tym oficer Mochizuki zabrali mnie stamtąd, a ja zemdlałam. Kiedy się obudziłam, byłam w szpitalnym łóżku w mieście, daleko od wioski Azakawa. Wszystko wydawało się takie nierzeczywiste. Byłam zdezorientowana i nie pozwolili mi wyjść ze szpitala. Jestem pewna, że sądzili, że oszalałam. Zostałam wypisana 2 tygodnie później. Kiedy zadzwoniłam do oficera Mochizuki, powiedział, że mimo tego, że Kaitaro był ze mną w podziemiach, nigdy nie został odnaleziony. Szlak! Poszukiwania zostały odwołane. Przepraszam. Byłam w stanie stwierdzić, że jego głos się trzęsie. Nawet przez telefon był pełen gniewu i dezorientacji. I zanim zdążyliśmy się rozłączyć, telefon został zabrany oficerowi Mochizuki i wtedy usłyszałam głos Miko. Kamień został zniszczony. I teraz przejmująca dusza może wyjść z lasu. Więc nie możesz wrócić do wioski. Nigdy nie wracaj. Jej głos był poważny i zdecydowany. I wtedy rozłączyłam się. Wciąż słyszę jej głos. Głos, który mnie wzywa, to prawie tak, jakby pożerał moje serce. Nie mogę pozbyć się go z głowy. Chodź, chodź, chodź. Przyjdź do strumyka w lesie. Chodź, chodź. Możesz do niego dołączyć w moim łonie. Tam nie ma bólu ani cierpienia. Odstawiłam lekarstwa, które dał mi lekarz.
pozwoliłam, by ten głos mnie poprowadził. Czy ja w ogóle wciąż podejmuję własne decyzje? Nie jestem w stanie zatrzymać głosu w mojej głowie. Ignorowałam ostrzeżenia i złamałam jego obietnicę. Ach, co ja w ogóle robię? On najpewniej śpi w jej ramionach. Gdybym ja też mogła się w nich znaleźć. Sama myśl o tym powoduje ból serca i wypełnia mnie ciepłem. Czas wrócić do tego okropnego miejsca. A teraz siedzę w pociągu prowadzącym do wioski Azakawa. Czy ktoś może mi wyjaśnić, dlaczego właśnie jestem cała we łzach i jak do tego doszło? Niech to szlak, ja wiedziałam, że nie zrobię dobrego zakończenia, ale to? Niech to szlak, w tych podziemiach musi da się... Był taki moment, kiedy mega czekałam na zakończenie tej serii tylko po to, żeby się jej pozbyć. I zastanawiałam się, czy ja chcę robić inne zakończenia, ale potem nie mam wyboru. Coś w pewnym momencie się zmieniło i ich relacja była cudowna. Dostaliśmy tylko tak naprawdę namiastkę na sam koniec, ale... Potrzebuję true endingu, w którym wszyscy wychodzą na wolność i są szczęśliwi. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale... Zakończenie numer 5. Obietnica złamana, obietnica wypełniona.